Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi karteczkami świątecznymi, które wykonałam w ostatnim czasie. Są to karteczki w rozmiarze DL oraz 14 cm na 14. Może zaczniemy sobie od DL-eczek. Pierwsza jest w kolorystyce czerwono-zielono-złotej. Papier bazowy z Acciona z zeszłorocznej kolekcji. Tutaj jest taki brokat właśnie na tym tle. Mamy rameczkę, którą wyembosowałam na złoto. Sarenkę, kompozycję kwiatów, listków i takie złote ostrokrzewy sobie wycięłam z wykrojniczka. Tu mamy poisencje wycinane z wycinanek i tekturkę też wyembosowaną na złoto. Druga karteczka w rozmiarze DL jest bardziej w kolorystyce biało-srebrno-niebieskiej. To są dodatki z kolekcji Scrap and Me, tegorocznej świątecznej kolekcji. I tak, tło to jest biały papier w srebrne pasy, takie ukośne. Tutaj mamy takie śnieżynki, to są papiery z Acciona. Tekturkę, która jest wyembosowana na srebrno, taki brokatowy pudor do embossingu. I kompozycja 3D, na pianeczkach podniesiona, poesencje, listki, jemioła i bombki. Bombki wykończyłam wstążeczkami takimi bardzo cieniutkimi w białym kolorze. Tak się ona prezentuje. W rozmiarze 14 na 14 wykonałam 3 karteczki. Tu mamy taką karteczkę z jelonkiem. On jest wyembosowany i delikatnie, pierwsze delikatnie go przetuszowałam brązowym tuszem, a następnie wyembosowałam na błyszcząco. Mamy poesencję z kolekcji. To jest kolekcja Lemon Craft Joy to the World. Ostrokrzew z foamiranu i gałązki świerka. Kolejna jest w kolorystyce beżowo-biało-zielonej. Na serwetce mamy tekturkę Cudownych Świąt. To jest bodajże tekturka z tekturkowo. Chyba nie. I kropka, przepraszam. Tak, to jest i kropka. Mamy tutaj też poesencje, też delikatnie przestrzenne, 3D, ponaklejane, jemioła. Tutaj mamy takie białą farbą, nie akrylową, tylko metalizowaną. Wypełniłam owoce jemioły. W tle mamy papier akcjonowy, a ten ornament to jest kolekcja Joy to the World z Lemoncraft. Taka. I ostatnia karteczka wykonana jest cała z kolekcji Lemoncraft tegorocznej. Jest to arkusz z małego bloczka papieru. Tutaj mamy kompozycję 3D podniesioną na pianeczkach. Niektóre elementy są papierem bazowym, a niektóre podniosłam właśnie na różnych dystansach, tworząc taką przestrzenną kompozycję. Mamy napis Radosnych Świąt, dałam też kilka śnieżynek i gwiazdek, które według mnie fajnie uzupełniają tą kompozycję. I tak się oto prezentują te karteczki. Oczywiście nie są to ostatnie kartki, które w tym roku mam zamiar stworzyć.
Mam nadzieję, że stworzę jeszcze kilka sztuk. Na pewno Wam pokażę w kolejnych filmach. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do kolejnego filmu. Pa!